zajęty, siedział ze swym siostrzeńcem w kantorze. Zimno było dotkliwe, czas mglisty. Na wieży wybiła trzecia. Noc już była zupełna. Scrooge był to skąpiec na skąpce. Umiał on wyrwać, wydusić, a nigdy nie oddał tego, co raz dostał w ręce. Najdroższy, z nadzieją, że przyszły nie będzie uboższy. A idź do diabła! Siostrzeńcze ubogi! Dziękuję, że możesz przegrać we bramie! Cóż za chłód i zgryźliwość od ciebie bije? Święta to czas miłości, daj tak przeżyć mi je. A cóż ci powiesz, jak kieszenie rozdziurałem? Jesteś tak biedny, że niedługo będziesz jadrany! To przez ciebie, wujaszku bogaty! Przecież to ty mi dajesz tak małe wypłaty! Pracuję u ciebie od świtu do nocy, żebym nie musiał żebrać pomocy. Lecz me serce jest szczodre. To jest racja. Przyjmij zaproszenie na wigilijną kolację. Ja? Nie obchodzę tego śmiesznego święta! I wam się dziwię. To rzecz głupia i niepojęta! Cieszycie się jak maleńkie dzieci! Lecz pierwszy, drugi, trzeci i świat już nie będzie! A rzeczywistość droga, że ty, ufna rodzina, jeszcze bardziej uboga! Cóż więc, wujaszku, będziesz sam siedział w domu? Przecież nawet życzeń nie masz złożyć komu. Do domu? Dzisiaj? Co ci przyszła na głowy? Muszę zliczyć wszystkie pieniądze! Jeszcze nie mam połowy! Idę tym podbiórkiem, przebierasz nogami, żeby rodzinkę jak najszybciej obdarzyć darami. Co im kupisz? Nie tak się dawały? Jak sam zimą? Wnosisz sandały! Nie ukrywam, wujaszku, że na czasie mi zależy. Chcę kupić najbliższym trochę ciepłej odzieży. Co rok nas zima z tym chłodem zaskakuje. Takie to im prezenty w tym roku zgotuję. Więc wypuścisz mnie, wujaszku, wcześniej z pracy? Wszystkie obliczenia i rachunki masz dosłownie na tak. Obiecuję, że odrobię zaraz po nowym roku. Spieszno mi, bo kupcy zamykają swe sklepy po zmroku. A idźże, chłopcze. Nie zawracaj jej głowy. Szkoda mi, dasz czas z tobą na rozmowy. Dzisiaj. Idziesz wcześniej. Zapamiętaj się, że przy wypłacie pieniędzy dostaniesz mnie. Dziękuję ci bardzo. Jak nie wiem komu. Przyjmij raz jeszcze zaproszenie do mojego domu. Idziesz, idziesz. Zaraz na popatrz. Został Scrooge samotnie w tym małym kantorku. Liczył pieniądze, rachował, spisywał, podczas gdy w całym miasteczku ludzie całymi rodzinami szykowali się do kolacji wigilijnej. Śpiewali kolędy i odwiedzali wzajemnie.
8, Niedrogi? To zapewne twoje pensje kosztują.
kosztować musiało. Chciałem cię uszczęśliwić. I ci się uda. Spójrz, mój kochany, jak pięknie w tym wygląda. A cóż to za kartka z kieszeni twojej wypadła? A, zapomniałem list przeczytać. To taka rzecz nagła. Spadek od mej ciotki? Majątek mnie podarowała? Dom? Dobytek wielki? Tyle milionów mi zapisała? Tylko mnie. Z nikim dzielić się nie muszę. Cóż za wiadomość? Natychmiast do banku wyruszę. Dziś jest Wigilia. Mieliśmy spędzić ten wieczór we dwoje. To jest ważniejsze niż wszystkie spadki i majątki twoje. Wigilia? Cóż ona znaczy? To była ta sprawa. Jestem zamożny. A ty zatrzymać mnie nie masz prawa. Ponadto to nie przystoi. Ty jesteś biedna. Ja teraz bogaty. Obiecuję się zmienić. Mam wszystkim tu na sali. Lecz to zależy, jak głośna będzie.
się cię klaskali. Thank you.
naszej grupy odbędzie się jutro o godzinie 16. Kto jeszcze byłby chętny, żeby wziąć udział w tej inicjatywie? Serdecznie zapraszam. Ja myślę, że jeszcze raz zapraszamy aktorów na scenę, bo tak było pięknie, że zapraszamy tu wszystkich. Wielkimi brawami. Pracownicy tutaj Domu Kultury, a również mieszkańcy Dudowa. Bardzo, bardzo dziękuję.